Jestem Lenusia Czarusia. Dzisiaj będę opowiadała o zwierzętach, bo je bardzo lubię, więc dzisiaj będę o nich opowiadała. Najpierw powiem o tygrysie. Tygrys poluje. Należy do rodziny kotów. Jest długi na 3 metry. No i on jest taki, tak waży dużo jak 10 lenek. Teraz będę mówiła o niedźwiedziu. On waży tyle, ponad 20 lenek. I jest brązowy. I jest wielkie bydle. Teraz będę mówiła o sarence. Ta sarenka jest z rodziny jeleniowatych. I ta sarenka mieszka w Polsce. I ta sarenka waży minimalnie więcej niż ja, ale jest prawie taka lekka jak ja, ale minimalnie jest cięższa. Teraz będę mówiła o słoniu. Ten słoń 40 lenek waży, tak? No i on mieszka w Afryce i on ma bardzo śmieszną trąbę. On jest największy, co chodzi na lądzie. Teraz będę mówiła o niedźwiedziu polarnym. No i on jest biały dlatego, żeby go nie widać w śniegu. Jak foki są na lądzie, to ten niedźwiedź polarny się tak skrada, żeby go nie było widać. Też waży dużo jak ten niedźwiedź brązowy. No i on mieszka na biegunie północnym. Ja teraz mówię o zebrze. I ta zebra jest takim koniem, co ma paski. I ona mieszka w Afryce. To jest kotek. I ten kotek mieszka w Polsce i jest domowy. To do widzenia. Subskrybujcie mój kanał. Piszcie w komentarzach, co Wam się podobało. Pa, pa!